Cześć misiaki, jestem Wojtek, a dzisiaj zapraszam was do artykułu sponsorowanego przez Bartka z fanpage'a HorusHeresi.pl, a który brzmi Legio Astorum, czyli Gońce Osnowy, lojalistyczny legion tytanów kolegia Titanika, jednego z militarnych oddziałów Adeptus Mechanicus. Zapraszam do słuchania. Trzymajcie się mocno, zapnijcie pasy, lecimy z tematem. Legia Storum to pradawny i uhonorowany legion wywodzący się ze świata kuźni Lucius, znajdującego się w segmentum Obscurus. Istnieją podejrzenia, że legion ten został założony jeszcze przed wiekiem Imperium, prawdopodobnie podczas wieku wojen. Kolorystyka legionu. Aktualna kolorystyka to niebieskie i złote barwy, podczas gdy w przeszłości były to niebieskie i pomarańczowe płomienne wzory. Symbol legionu to czarny symbol zaćmionego słońca na niebieskim polu. Historia. Gońcy Osnowy brali udział w walkach podczas Wielkiej Krucjaty i wciąż w swoich szeregach posiadają tytany, pobłogosławione przez samego imperatora ludzkości. Później legion brał udział w licznych bitwach mrocznych dni Herezji Horusa. Legenda głosi, że jeden oddział Legii Astorum był obecny podczas obrony pałacu imperialnego, podczas bitwy o Terre i od tamtych dni wiernie służy imperatorowi i Imperium. Znane kampanie. Kampania na Kamenka Trojka, 31 tysiąclecie. Dokładna data nie jest znana. Podczas Wielkiej Krucjaty Legio Astorum walczyło u boku Legionu Tysiąca Synów i sił armii imperialnej w kampanii mającej na celu eliminację zagrożenia ze strony orków na trzech bliźniaczych planetach, nazywanych razem Kamenka Trojka. Orbitujących, e, orbitujących świat kamenka Ulizarna, który był przejęty przez mechanikum. Dzika rzeź i bezlitosna walka na wyniszczenie kosztowała życie dziesiątek tysięcy ludzi. Ostatecznie siły Imperium odniosły zwycięstwo po dwóch latach walk, jednakże tryumf kosztował także Legio Astorum, niemal wszystkie ich tytany. Po zwycięskim zakończeniu kampanii Astarte z tysiąca synów uhonorowali Legio poprzez odzyskanie wraku Canis Vertex, ostatniego zniszczonego przez wroga Tytana. Maszyna następnie została naprawiona i przeniesiona na Prospero, gdzie zajęła dumne miejsce na szczycie piramidy kultu Pire. Bitwa o Talarn, 31. tysiąclecie, dokładna data nie jest znana, Legio Astorum brało udział w wielu walkach podczas herezji Horusa, w tym w sławnej bitwie o Talarn podczas herezji Zdradziecki Legion Żelaznych Wojowników zaatakował siły imperium na talarn, chcąc zapewnić sobie przewagę. Zdrajcy przeprowadzili przed wylądowaniem bombardowanie z użyciem broni wirusowej, zmieniając planetę w pozbawioną życia pustynię. Dopiero, dopiero wtedy przeprowadzili desant, jednak ku ich zdziwieniu część sił imperium przetrwała w podziemnych schronach i stawiła im czoło. A... Mimo zaciekłości ataku zdradzieckich Astartes, siły imperium utrzymywały swoje pozycje aż do przybycia posiłków dla obu stron. Z racji zniszczenia ekosystemu planety piechota nie mogła działać poza swoimi zabezpieczonymi umocnieniami, wobec czego główny ciężar działań spoczywał na barkach sił pancernych i tytanów. Astorum starli się ze swoimi zdradzieckimi pobratymcami z Legio Mortis w największej w historii ludzkości bitwie pancernej, w której udział wzięło ponad 10 milionów czołgów i innych maszyn. W ostatecznym rozrachunku żelazni wojownicy zostali odparci, i musieli opuścić Talarn. Oczyszczenie Układu Olandz 31 tysiąclecie, dokładna data nic nieznana. Tytany Legionu Tygrysiego Oka razem ze Zdradzieckim Legionem Dzieci Imperatora próbowały odeprzeć atak na system Olandz, prowadzony przez Tytany Legio Astorum. Wspierane przez trzy kompanie Astartes z Legionu Żelaznych Dłoni. Jak to się skończyło nie wiem, ale chyba oczyszczenie Układu, to sama nazwa wskazuje, to chyba oczyścili. Inne walki. No to tak też taka ładna nazwa. 31 milenium, daty, dokładne daty nie są znane. Na przestrzeni po prostu herezji Horusa Legio Astorum brało udział w wielu niezarejestrowanych starciach z siłami Mistrza Wojny. Eee, z siłami Mistrza Wojny Horusa. Bitwa o Nirkon, data nieznana. W tej mało znanej bitwie, która odbyła się na powierzchni świata Beta Garmon II Legio Astorum przy wsparciu Salamander. Przygwoździło, a następnie metodycznie anihilowało wysłane na planetę siły zdradzieckiego Legio Mortis i dzieci imperatora. Czystka podsektora Kontqual. 812 rok 41. milenium, czyli przechodzimy 10 tysięcy lat do przodu, grupa bojowa Legia Storum pod dowództwem princepsa Firaxa Lopi. Wzięła udział w końcowej fazie czystki podsektora Kontkual, walcząc u boku żelaznych dłoni i sporych sił Gwardii Imperialnej. Zgodnie z zapiskami administratum, skaza chaosu w podsektorze ujawniła się około 18, 812 roku 41. milenium, kiedy gubernator podsektora padł ofiarą wypaczenia przez boga rozkoszy slanesza, co spowodowało rozprzestrzenienie się herezji na jego współpracowników, a stamtąd na resztę podsektora, który wkrótce roił się od heretyków. Zadanie oczyszczenia podsektora Kontkwal przypadło żelaznym dłoniom, którzy jeszcze od czasów Isztwana pięć pałali nienawiścią do wszelkich przejawów chaosu. Żelazne dłonie wzięły szturmem cały podsektor, zajmując wiele światów, nim siły chaosu mogły zorganizować sensowny opór. W krótkim czasie Astartes z klanu Raukan, pod dowództwem Lorda Arvena Rauta, Ruszyli na główny świat heretyków, świat kopiec Chardenus, gdzie kultyści chaosu, korzystając z zakazanych czarnoksięskich praktyk, otworzyli portal pomiędzy rzeczywistością a immaterium. Lord generał Radinetata, głównodowodzący sił Imperium, wystosował prośbę o wsparcie tytanów. Legia Storum odpowiedziało, wysyłając grupę bojową złożoną z tytana klasy Warlord i czterech innych maszyn. Mimo ogromnej przewagi liczebnej heretyków i demonów, siły Imperium przedarły się przez hordy, chaosu, a planeta została szybko opanowana i zabezpieczona. Oblężenie wraks. To jest to słynne oblężenie, o które kiedyś, kiedyś już dużo osób mnie prosiło, rozmawiałem ostatnio z, ee... z... o jejku. Z kim ja rozmawiałem ostatnio? Nie z Bartkiem, z Dawidem. Z Dawidem rozmawiałem... I mówił, że tego jest na jakieś 120 stron tłumaczenia. To naprawdę... Ja się do tego kiedyś zabiorę, uwierzcie mi. A, ale to będzie naprawdę długa przeprawa. Więc oblężenie w Rax, W skrócie. 813 rok do 830, czyli 17 lat walk. Podczas niesławnego oblężenia oddział bojowy Legio Astorum wsparł imperialną 8, 8, 88. oblężniczą armię. Wdrażając do walk 22 tytany klasy River i Warhound, wysoki princeps Round Drauka i jego gońce osnowy wielokrotnie byli zaangażowani w walki na z po tym, kiedy zakon Czerwonych Skorpionów natknął się na zdradziecki legion tytanów Vulcanum I. Dokładna liczba wrogich tytanów nie została zidentyfikowana, jednak istnieją doniesienia o 14 tytanach klasy Warhound oraz River, które zostały zniszczone podczas kampanii. Trzynasta czarna Krucjata, rok 999, kiedy siły chaosu zaatakowały świat kadie. Legia Storum był jednym z lojalnych legionów z kolegia Titanika, który pomógł w obronie oblężonego świata. Gońce osnowy, walczyli w wielu kampaniach podczas tej Krucjaty, w tym Amistel Majoris, świat Amistel Majoris, znajdujący się w sektorze Agrippina, został oblężony przez plagi region, Legionu Gwardii Śmierci, mimo że planeta. Eee, została zredukowana do masy gnijących trupów. 83 pułk Gwardii Imperialnej z Fen utrzymywał planetę w rękach imperium, aż do przybycia sił zakonu Astartes oraz Tytanów Legia Storum. I Demios Pri Primary, wraz z zakonem czarnych templariuszy, Legia Storum wyzwoliło oddział Skitarii oraz świat kuźnie spod oblężenia połączonych sił chaosu oraz czarnego legionu. Znane Tytany. Canis Vertex, tytan klasy Warlord, który walczył podczas Wielkiej Krucjaty wraz z Legionem Tysiąca Synów w kampanii Trojka Kamenka. Canis Vertex był ostatnim tytanem Legio Astorum, który poległ. W podzięce za ich służbę tysięczni synowie odzyskali tytana, który następnie został przetransportowany na ich ojczystą planetę Prospero. Uhonorowany Canis Vertex został osadzony na szczycie piramidy czarnoksiężników Legionu. Prawie sto lat później tytan powstał z... Został wzbudzony przez tysięcznych synów podczas obrony przed Legionem Kosmicznych Wilków w czasie pożogi e, Prospero. Terribilis Vindicta, tytan klasy Warlord, który brał udział w oczyszczaniu subsektora Contqual, walczył u boku zakonu klanu Raukan oraz kilku pułków Gwardii Imperialnej przeciwko siłom chaosu w 812 roku 41. milenium. Meritus Castigatio, Tytan klasy Warlord z grupy bojowej Praxes, który brał udział w oczyszczaniu subsektora Konkwal, walczył, walczył u boku zakonu klanu Raukan oraz kilku innych pułków Gwardii Imperialnej przeciwko siłom chaosu w 812 roku. Łyk herbaty, lecimy dalej. Fortunata Imperiatrix. Tytan klasy River, który podczas Herezji Horusa brał udział w bitwie pod Talarnem. Honorum, tytan klasy River, który na swoim koncie ma 13 zniszczonych ciężkich pojazdów podczas oblężenia Wrax. Invilia Alpha, tytan klasy River, który jako pierwszy został pokonany przez zdradziecki Legion Tytanów. Legio Vulcanum podczas oblężenia Wrax. Duch Zwycięstwa, tytan nieznanej klasy, który podczas herezji Horusa brał udział w bitwie pod Talarn. Ferus Arma, tytan klasy Warhound. Z grupy bojowej Praxes, który brał udział w oczyszczaniu subsektora Konkwal, walczył u boku zakonu klanu Raukan oraz kilku innych pułków Gwardii Imperialnej przeciwko siłom chaosu w 812 roku 41. milenium. Gaius Tyrsus, Tyr Tytan klasy Warhound z grupy bojowej Praxes, jak Ferus Arna, również walczył. Konkwal i tak klan Raukan i Gwardia Imperialna to samo. Następny również... Uh, Quis Odio, też tytan klasy Warhound, też walczył w tej samej um, w tym samym oczyszczeniu subsektora Konkwal, A Maxima, tytan klasy Warhound, który został wcielony w skład imperialnych tytanów na wraks, był również częścią oddziału, ty oddziału tytanów, które walczyły w bitwie pod Szatterrich. Triari Dexter, tytan klasy Warhound który został wcielony w skład imperialnych tytanów na Wrax, był również częścią oddziału tytanów, który walczył w bitwie pod Shatter Ridge i tak samo kolejny tytan klasy Warhound, Canis Secundus. Znane załogi, Round Dra Drauka, wysoki princeps tytana Pretorian klasy River, prowadził oddział bojowy Legio Astorum, który walczył podczas oblężenia Wrax, Oddział ten składał się z 10 tytanów klasy River oraz 12 tytanów klasy Warhound. Firax Lopi, princeps tytana Terribilis Vindicta klasy Warlord oraz dowódca oddziału bojowego Praxes, który wziął udział w ostatniej bitwie kampanii oczyszczenia subsektora Contqual. Rim Rimona, młoda i utalentowana princeps tytana Meritus Castigato klasy Warlord który był częścią oddziału bojowego w ostatniej bitwie kampanii oczyszczenia subsektora Kontkwal, Kask, pierwszy princeps tytania Fortuna Imperiatrix. Talon, princeps Legionu ze stu potwierdzonymi zabójstwami. Silberman, princeps Legionu, który został zastrzelony i zabity przez snajpera podczas bitwy o Talarn. Marnok, princeps biorący udział w bitwie o Talarn. Toal, Hazan i Warden. Moderatus Legionu podczas bitwy o Talarn, kurc Princeps Tytana klasy Warhound podczas bitwy o talarn. I kończymy dzisiejszy temat Legia Storum. A, dziękuję wam bardzo, dziękuję Bartkowi, który zdecydował się zasponsorować ten artykuł. A, tak więc, artykuł jest do jego dyspozycji. A, jak również dla was. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, podawania dalej. Eee, trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć, czytał Wojtek.